okazji Dnia Dziecka Fundacja Centrum Inicjatyw zorganizowała festyn Alternatywa dla Alkoholu, mający na celu pokazanie młodzieży, że można realizować siebie i dobrze się bawić bez alkoholu. Podczas festynu odbyły się warsztaty dziennikarskie, przeprowadzone przez wykładowcę i studentów dziennikarstwa Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, a także inne liczne atrakcje. Dzień dobry, ze mną pani Ewa Szady, dyrektor szkół LIDER i uczestnik dzisiejszego festynu Alternatywa dla Alkoholu. Czy takie imprezy dla uczniów są potrzebne? No zdecydowanie potrzebne. Teraz młodzież sięga po alkohol już we wczesnych okresach swojej nauki, czyli nawet i w szkole podstawowej. W zasadzie każdego dnia mają do czynienia z alkoholem i może im się nawet to wydawać, że jest to normalne. Później może się to przerodzić w problem i no, w jakiś sposób trzeba ich informować o tym. A czy myśli pani, że tego typu imprezy mają wpływ później na zachowania uczniów, na to, czy bawią się z alkoholem, czy też bez alkoholu? Mają świadomość, a czy mają wpływ na zachowanie, no to trudno powiedzieć. Widziałam dzisiaj wśród dzieci ze szkoły podstawowej, że no zdecydowanie jest to korzystne, jest to potrzebne, dlatego że uświadamiają sobie problem alkoholowy, że jest to problem, że nie powinno się pić, świetnie układały hasła różne takie antyalkoholowe. No, natomiast myślę, że na takiej imprezie młodzież zdobywa informacje na temat tego, gdzie mogą się zwrócić, jeżeli taki problem jest faktycznie poważny w domu, dotyka kogoś z rodziny, dotyka ich i, no, i jest to pewnie bardzo pożyteczne, bo może nie mają do czynienia z osobami, które mogą ewentualnie im pomóc. Czasami są zagubione i dobrze, że takie coś się dzieje, także myślę, że jest to potrzebne. A na czym polega dzisiejszy udział uczniów z pani szkoły w tym festynie? Na moi uczniowie jako wolontariusze zaangażowali się. Mamy świetną grupę gastronomów, którzy przygotowywali posiłki na żywo, więc wszyscy mają możliwość zobaczenia, jak wygląda przygotowywanie różnych ciekawych posiłków, serwowania. Poza tym mamy w szkole kosmetyczki, fryzjerki, które również się udzielały, pokazywały, że można mieć różne zainteresowania i nie tylko sięgać po alkohol, można się realizować jako fotograf, jako projektant, jako właśnie kosmetyczka. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ze mną Ola, uczestniczka dzisiejszego festynu. Witam. Powiedz nam, czy warto przychodzić na tego typu imprezy? Tak, uważam, że warto, bo wszystko przebiega, że tak powiem, w należytym porządku. Można przyjść z dziećmi, nie trzeba się obawiać jakichś niemiłych, nieprzyjemnych sytuacji. No, imprezy alkoholowe wiadomo, jak u nas wyglądają, w Lublinie chociażby. Nie podobają mi się ogólnie osobiście, bo uważam, że młodzi ludzie nie umieją się bawić przy alkoholu. Także jak najbardziej popieram, jest bardzo fajnie i wcale moim zdaniem nie trzeba promili we krwi, żeby się uśmiechać, bawić i z dziećmi i samemu nawet się pośmiać, bo sama jestem taka raczej nie pijąca. Także czyli chyba to, tyle. Że festyn popieram. Odbywa się pod hasłem Alternatywa dla Alkoholu, przekonało panią do tego, żeby przyjść z dzieckiem? No z dzieckiem jak najbardziej, tak. Mam siostrzeńca, swoich dzieci jeszcze nie mam, ale mam siostrzeńca i siostra chętnie powiedziała, że się wybierzemy, skoro tak to ma wyglądać, a nie gdzieś tam pomiędzy dziećmi ludzie z piwem, to ona bardzo chętnie na takie imprezy, więc jak najbardziej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ze mną Tomasz Pytka, przewodniczący Samorządu Studentów Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Dzień dobry. Witam serdecznie. Tomasz, dzisiaj wielka impreza, Alternatywa dla Alkoholu. Impreza skierowana do miasta Lublin, przede wszystkim do młodzieży. Jak myślisz, czy taką inicjatywę dałoby się również poruszyć wśród studentów, Alternatywa dla Alkoholu? No ja myślę, że na pewno. Jest to fajna bardzo inicjatywa. Wśród studentów na pewno jest wiele stereotypów, które mówią o tym, że
studenci bardzo kojarzą się z alkoholem, ale jest bardzo liczna grupa, która stroni od tego alkoholu. A taka impreza, która mogłaby odbywać się nawet cyklicznie co roku, myślę, że na jeden dzień studenci daliby radę w taką imprezę wejść i na pewno by im się to spodobało. Czy studenci Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji organizują jakieś imprezy bezalkoholowe? Takie imprezy tak, duże? Tak, oczywiście. Co roku przyjeżdża do nas dzieci z domu dziecka, są to akcje charytatywne. Różnego rodzaju akcje na pomocy schroniskom czy różnego rodzaju innym instytucjom. I studenci się bardzo chętnie w to włączają, więc na pewno, tak jak mówię, tutaj też by bardzo chętnie wzięli udział w tym. A czy wyobrażasz sobie Medykalia z Wyspą bez alkoholu? Szczerze? Troszeczkę byłoby ciężko, tak? Ale myślę, że na pewno jest pewien procent studentów, którzy sobie to wyobrażają, tak? Ponieważ potrafią się bawić bardzo dobrze także bez alkoholu i my także na to liczymy, więc na pewno to też jest jakaś opcja. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ze mną Ilona Kruczek z klasy gastronomicznej Technikum Lider. Dzień dobry. Witam. Co przygotowaliście dzisiaj jako klasa gastronomiczna na festyn Alternatywa dla Alkoholu? Przygotowaliśmy potrawę z kuchni włoskiej. Robiliśmy makaron spaghetti bolognese. Teraz będziemy przygotowywać z kurczakiem. Czy duże zainteresowanie jest dzisiaj przy waszym stoisku? Tak, jak najbardziej. Jest bardzo dużo ludzi. Ludzie chętnie jedzą, prawda, kuchnię włoską. Także myślę, że tak. Czy poza spaghetti bolognese też możemy coś dzisiaj zjeść? Tak, oczywiście. Jest tam stoisko z grochówką. Przygotowaliśmy 70 litrów grochówki. No i widzę w tym garnku, że już niewiele z tych 70 litrów tak, zostało. Tak, tak. Jest jak najbardziej rozchwytywana. Bardzo smakuje. Czyli grochówka lepsza niż alkohol. Oczywiście, tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ze mną Joanna Krzyszak, członek zarządu Fundacji Centrum Inicjatyw, organizator dzisiejszego festynu Alternatywa dla Alkoholu. Skąd pomysł na taką inicjatywę? Pomysł wziął się stąd, że bardzo często młodzi ludzie piją alkohol i to jest ich sposób na spędzanie wolnego czasu. Dlatego też chcieliśmy pokazać, że istnieje inny sposób, żeby spędzać ten wolny czas. Są to różne pasje, dlatego też zaprosiliśmy na tą imprezę ludzi z pasją. Tak więc młodzież, chcemy pokazać, żeby młodzież po prostu spędzała inaczej czas, a nie tylko na tym piciu alkoholu. Dlatego też impreza nazywa się Alternatywa dla Alkoholu i pokazujemy wszystkie możliwe opcje, jakie może mieć ta młodzież. Ale to też nie jest tak, że młodzież się bawi tylko z alkoholem. No nie, jak widać zresztą dzisiaj, jednak potrafią się bawić bez alkoholu i bardzo nas to cieszy. Czym ogólnie zajmuje się Fundacja Centrum Inicjatyw? Zajmujemy się pomaganiem uczniom z biedniejszych rodzin, ale również w ogóle pomaganiem młodym ludziom, mieszkańcom Lublina. No, mamy szeroki zakres działalności. Czy są Państwo jako organizatorzy zadowoleni z przebiegu dzisiejszego festynu? Póki co jesteśmy zadowoleni. Rano mieliśmy małe dzieci, które bawiły się, wydaje mi się, świetnie. Później mieliśmy młodzież. Mam nadzieję, że teraz zjawią się rodziny z dziećmi, ponieważ już tak dochodzi taka pora, że powinni rodzice z dziećmi zacząć przychodzić. Mamy dużo jedzenia dobrego, także myślę, że... Że to przyciągnie tak, uczestników tańce, wspólnej zabawy. Tak, myślę, że powinno przyciągnąć. A skąd pomysł, żeby to się odbywało właśnie dzisiaj w Dzień Dziecka? Bo dzisiaj jest Dzień Dziecka. Dziękuję bardzo. Nadużywanie alkoholu to wciąż jeden z największych problemów w Polsce. I chociaż inicjatyw takich jak festyn Alternatywa dla Alkoholu jest coraz więcej, to ciągle świadomość problemów w społeczeństwie jest niestety dosyć niska. Dla Wyspa TV, Grzegorz Wierzchowski.